Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, już w prawdziwie świątecznym klimacie, bo właśnie dzisiaj wlatuje pierwszy film w takim właśnie klimacie bożonarodzeniowym, ponieważ będę wykonywała dzisiaj, ja właściwie będę kontynuować, ale Wy zobaczycie cały proces wykonywania kalendarza adwentowego dla mojej dwuletniej, prawie dwuletniej córki, która właśnie 14 grudnia kończy 2 latka, więc będzie to też na taki wiek. Natomiast też wiele rzeczy możecie dostosować pod Wasze dzieci i pod Wasze maluszki. Ja w tym roku wymyśliłam, aby mój kalendarz adwentowy był tak skonstruowany i zbudowany, żebym mogła go wykorzystywać co roku. Dlatego też chciałam zrobić coś trwałego i wymyśliłam choineczkę z, można powiedzieć, ze sklejki. Takie też właśnie zdecydowałam się kupić i zrobić, także zobaczcie, jak wyglądał właśnie pierwszy etap i kolejne tworzenia naszego kalendarza adwentowego. I to, co będziecie potrzebować, to na pewno takie drewniane listwy. Ja je kupiłam w Leroy, one kosztują kilka złotych. Wzięłam jedną szeroką oraz 3 węższe. Będę je dzieliła i obcinała tak, żeby po prostu wyglądały jak choinka, do której będzie się przywiązywało sznureczki. Jeśli chodzi o sznurki, możecie mieć takie wstążki albo sznurek jutowy do zawiązywania prezentów na naszej choince. Oczywiście niezastąpiony będzie papier. Ja akurat mam tutaj taki, ale mam też inne, więc zobaczę, co dokładnie wybiorę. Przydadzą się też torby prezentowe, takie mogą być typowo do kalendarza adwentowego. No i oczywiście prezenty. U mnie w tym roku w kalendarzu adwentowym królują prezenty, dlatego że moja córka jest malutka, za dużo rzeczy nie ma, więc wszystko, co tutaj jest, naprawdę jej się przyda. Ale z roku na rok chciałabym, żeby tu jednak było więcej zadań. Mimo wszystko to będzie tak pół na pół, pół będzie zadań, pół prezentów. I teraz na co ja się zdecydowałam? Na przykład na takie świąteczne naklejki. Na książeczkę, to jest akurat książeczka w ogóle z Vinted, na skarpetki mikołajowe, kupiłam również taką książeczkę z takim długopisem, mamy kaczuchę do kąpieli, mamy batoniki, mamy na Mikołaja właśnie prezent, czyli książkę Zima, oraz zostanie jeszcze misiak i ciekocie, misia, który nie doszedł na ten moment. Mamy tutaj kapcie, tutaj książkę z Vinted, gąsienica, kicia kocia Zima, tutaj mamy takiego pieska Marszala z Psiego Patrolu, malowankę wodną, tu będzie zadanie pieczenie babeczek, rzeczy do makijażu oraz coś słodkiego. Przydadzą się Wam właśnie takie woreczki albo przynajmniej naklejki, opakowania możecie zrobić własnoręcznie właśnie z papieru prezentowego, natomiast tutaj są takie domki, przede wszystkim są naklejki z cyferkami, z numerkami, więc co będzie malutkie, to umieszczę właśnie tutaj już od razu w tym domku. A jeśli chodzi o zadania, będę to drukowała później, więc Wam też pokażę potem. Na razie zajmę się pakowaniem tych prezentów. I zaczyna ten moment od przygotowania tutaj mojego kręgosłupa choinki, że tak powiem. Gdzieś zapodziałam mam marker i po prostu zaznaczę, jak będę potrzebowała to przyciąć. Z tych desek, które tutaj przetnę, zostaną mi kolejne części, jakie dam na górę. Planuję, żeby było 3-5 takich jakby pięter. To oczywiście też jest choinka za długa, więc może dajmy sobie na to, będzie tak, tak, tak jakoś od tego miejsca. I git, wszystko sobie pomierzyłam, więc to zostawię dla mojego męża, który mi to wszystko poobcina, a ja się zabieram teraz za pakowanie prezentów. I mamy pierwszy domek gotowy. Jak widzę, wcale nie będzie to takie proste i takie szybkie. No ale zobaczymy, ile też takich domków zużyję. Pewnie nie będzie aż tak tego dużo, ale muszę przyznać, że wyglądają bardzo ładnie. Także zabieram się za dalsze składanie. Thank you.
No i jesteśmy w momencie dzisiejszym, czyli właśnie będę kontynuowała mój kalendarz. Wydrukowałam sobie już zadania. Zadania do kalendarza adwentowego robiłam sama, możecie je nabyć i wydrukować u siebie w domu, zostawię Wam link na dole. Stworzyłam je w zeszłym roku i uważam, że są jak najbardziej aktualne. Tak naprawdę one są dla całych rodzin, dla kilkulatków. Nie są to zadania takie stricte tylko dla dziecka. Stworząc je, zależało mi na tym, żeby jednak ten czas świąteczny, zimowy, grudniowy był taki rodzinny, żebyście mogli robić coś razem, więc też taką myślą robiłam te zadania. Ja wykorzystuję 12 zadań, bo mam też 12, mniej więcej chyba, prezentów, więc wytnę je sobie i właśnie one będą też dla Lilii do kalendarza adwentowego. I jesteśmy w momencie, w którym mój mąż już mi tutaj przyciął właśnie te drewniane listwy, nawet mówił, że mi tutaj ładnie tak wygładził, żeby nie były ostre, więc bardzo się cieszę. Będę to wszystko kleiła chyba na gorący klej, ponieważ można to zrobić na klej do drewna, natomiast on dosyć długo wysycha. Nie będę tutaj oszukiwać, że zależy mi na czasie i pewnie Wam też, jak będziecie to robić, więc ja sobie wykorzystam klej na gorąco. Wytnę jeszcze tylko te zadanka i przykleję do nich numery, także zapraszam Was do dalszej pracy. No i pakowanie trwa, zostało mi jeszcze właśnie dokleić tą choinkę i przymocować prezenty, ale powiem Wam, że nie sądziłam, że cały ten proces będzie tak czasochłonny. W zeszłym roku po prostu miałam takie torebeczki, to było dużo prostsze. Na pewno byłoby mi łatwiej, gdyby te prezenty właśnie były tylko zapakowane w papier, a nie w te domki, ale i tak te wszystkie kartki zapakować i robić to samemu, to jest po prostu bardzo, bardzo dużo czasu. No ale mam nadzieję, że córa będzie zadowolona i wiecie. Ale nie spodziewałam się, że to będzie aż tak bardzo zajmujące. Teraz miałam taką godzinę, żeby to robić i jeszcze właśnie skończyłam, także cisnę, póki jest okazja, ale to już naprawdę któryś dzień to robię, także no też wiecie, nie mogę temu poświęcić 8 godzin, bo może to by tyle zajęło, tylko gdzieś tam w ciągu dnia lub w nocy, jak mam chwilę, ale no naprawdę zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu. Jak widzicie, już mamy choineczkę, to już sobie wszystko mocno zastygło. Teraz tak patrzę, że ta część mogłaby być trochę węższa, ale to wszystko jest do zrobienia, najwyżej sobie o tyle jeszcze później utniemy albo za rok. Na razie może tak już zostawię, żeby nie przedobrzeć, a też chcę dzisiaj już tą choineczkę skończyć. Jeszcze tutaj przygotuję gwiazdkę na górę. Thank you.
mojego kalendarza adwentowego. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Przede wszystkim mam nadzieję, że spodoba się mojej córce. Będziemy to kontynuować co roku. Tak naprawdę chciałabym, żeby tych zadań w przyszłości było więcej, mniej prezentów, a więcej jakichś właśnie wspólnych aktywności i zadań. No im dziecko jest starsze, tym można o wiele więcej rzeczy razem zrobić, o wiele bardziej można polecieć po prostu wyobraźnią, a gdzieś te prezenty po prostu powkładać pomiędzy zadania. Także chyba tyle. Pamiętajcie, że zadania do kalendarza adwentowego możecie nabyć cały czas. Na dole Wam zostawiam linka. Znajdziecie tam przepisy na zimowe herbaty, jakieś inspiracje do miejsc, w których możecie pójść, zabawy takie, które możecie zrobić. To są zabawy typu DIY, jakieś różne masy, więc trochę się napracowałam tworząc te karty. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, jeśli z nich skorzystacie. Ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie koniecznie kanał na bieżąco. Możecie mi napisać, jaki chcielibyście film w tematyce świątecznej w przyszłości. Na pewno planuję dla Was Mierzymy sukienki na święta, bo już parę zamówiłam i nie mogę doczekać, aż zobaczycie ten film i w sumie aż jego nagram. Także to będzie jeden z filmów. Jeśli macie inny pomysł, który chcielibyście u mnie akurat zobaczyć, to dajcie mi znać. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.